dzień dobry, właśnie mleko kupiłem. A tu mój drugu. A tu. Nie wiem jak to wejść, nie będę podawał, bo nic nie ma do tego drugiego. A właśnie teraz, o, czy półtorej godziny rozmawiałem, bo zobaczyła, że smutno zadzwoniła, bo wcześniej podała jakoś znalazła i pod mój numer i po prostu dzwoni, bo właśnie chcę powiedzieć, córeczkę zaprowadziła, a właśnie pokazywała, ja pokażę, pokazała chyba dwa czy trzy filmy, jakie sklepy są w Holandii, jakie owoce, warzywa, całe te wędliny, takie półki, nie półki, całe i fajnie, grzecznie rozmawiała, pokazywała mi, była też w domu, pokazała właśnie kanapki, też serem i z ogórkiem, to też jak była tam, pokazywała różne te warzywa, owoce i po prostu też zrobiła obiad. O, i pokazywała mi różne rzeczy, znaczy nie pokazywała, no trochę pokazała, a ja się spytałem, jak takie coś ty pokazujesz, ja mogę coś na ten temat powiedzieć, nagrać. Ona bym się zgodziła, że pewnie, że tak, nie ma tutaj nic złego, normalnie, kulturalnie rozmawiamy, nic złego, ja ci nie zabraniam, żebyś wspominał, że rozmawiałeś ze czarną szprychą, no tak, ale ogółem, tylko ona, to ja tak nazwałem, ale ogółem całkiem ona nie jest czarna, jak to się mówi, ciemne włosy, a ja tak. I właśnie, a teraz rozmawialiśmy, mówi, o, półtorej godziny. A teraz mówi, o, a przepraszam, ja później do ciebie mogę zadzwonić, bo ja teraz chcę pranie wstawić, rozwiesić, znaczy pierwsze pranie wstawi, to jakiś czasu z półtorej godziny bierze się, tam różne rzeczy i mówię, a teraz idę, później pójdę, bo czas obiad synka nakarmić, a synek sama opowiedziała i mówi i po prostu możesz takie rzeczy mówić, ja nic złego na ciebie nie powiem na pewno i po prostu mówi, że właśnie pranie wstawi, całe to wszystko musi pilnować w domu, patrzeć tu różne te rzeczy poskładać, powrzucać do pralki, wsypać proszku, płynu jakiegoś, całe to włączyć na ile czasu, a później po prostu, a później idę, chcę, bo już ten czas synka nakarmić, a synek nie będę mówił jak ma na imię, bo nie pamiętam, a może pamiętam, ale nie muszę mówić. Muszę kaszki dać dla synka, mleczka, kaszki, całe to wszystko nakarmić, bo pora obiadowa jest, a ja mogę, a jak teraz my rozmawiamy, jak mogę coś w taki sposób, coś nagrać, coś wspomnieć. A ona mówi do mnie, że tak, nie ma problemów. Ja nawet obejrzała wcześniej też filmy, bardzo była zadowolona, że w taki sposób nagrywam filmy i pozdrawiam całą rodzinkę. Na rodzinkę. Jeszcze 10, 5
miesięcy ma. Też musi pilnować, musi przebrać, poprać, nakarmić, tak jak po prostu prawdziwa rodzina, żeby po prostu dziecko wychowywało się normalnie, kulturalnie, a nie po prostu byle jak. No jest, córeczka jest w przedszkolu, a ogólnie mama, ja powiem, ta sama pozwoliła mi, możesz mówić na mnie czarna szprycha. A ja podziękowałem, że w taki sposób. No, drugi dzień się znamy, znaczy znamy się, rozmawiamy. My się nie znamy. My ani razu nie spotkaliśmy się, my nie zbliżaliśmy się do siebie, ani nic. Po prostu poznajemy się i wtedy się okaże po prostu, czy możemy się spotkać, czy później będziemy mogli się spotykać. O, tak chyba ja tak dobrze powiedziałem, chyba źle nie powiedziałem. I po prostu ja się zgodziłem, to myślę, to kończymy, to ja nagram film i na twój temat, tylko parę rzeczy wam powiedziałem, nie powiedziałem jakichś, nie wiadomo jakich rzeczy, takie normalne, podstawowe rzeczy, jak można coś dowiedzieć się, jak masz kontakt z inną osobą, która po prostu ogląda i po prostu ona, drugi dzień się znamy i powiedziała do mnie, że ja ci powiem prawdę, że ja ciebie polubiłam. To widzicie, to właśnie to jest taki początek, że ogółem jak człowiekiem się spotyka, to po prostu lubią się, lubią rozmawiać. Raz, jeden tydzień, drugi, trzeci, czwarty przyjdzie czas, że czy po prostu pyta się, na przykład, czy facet się pyta kobiety, czy kobieta faceta, czy po prostu jak ja będę coś robiła, całe to wszystko, muszę sprawy teraz pozobaczyć, nic nie będę mówił wam, co i jak. Muszę mówi przyjechać do Polski, muszę to mówi daleko trochę, całe to wszystko, a ja mówiłem, bo są busy takie, co wożą, właśnie ktoś z powrotem gdzieś za granicę, trochę, są dużo nie kosztuje. A mogliśmy się ogólnie spotkać, a gdzie to po prostu byś powiedział, to ja bym busem przyjechała. Jak załatwię tutaj całe to wszystko, to chciałbym ciebie odwiedzić, zobaczyć ciebie, spotkać się z tobą i po prostu, a czy tam na jedną noc hotel rezerwować można. Weźmie sobie na podwórku się spotkać, czy będzie miała, czy będzie miała ochotę spotkać się w hotelu, na przykład na śniadaniu, na obiedzie, porozmawiać, czy po prostu to tylko będzie od nas zależało, czy że po prostu on na przykład mówi, no ja bym, zgadzam się, że byś po prostu spędził czas mile ze mną, to i po prostu człowiek poznaje się i jest decyzja, tak, jestem gotowa spotkać się, porozmawiać, a to co będzie później, to po prostu pierwsza jest rozmowa, całe te, czy po prostu zaprosi mnie do hotelu, czy do pokoju, czy
na kolację, czy później, to tylko jest decyzja jedna i druga osoba. No na razie. To właśnie o 10 minut film, to też sobie obejrzy. I tak właśnie to jest. O, taka pogoda. Było słońce, ale takie ciśnienie jest słabe, wam powiem. No i bardzo dziękuję dla tej osoby, która... O kurde, naprawdę tak ciśnienie bardzo słabe. Spotkać się, porozmawiać i wtedy jedna decyzja jednej i drugiej osoby, że po prostu odpowiada mi taka osoba, żeby po prostu spotykać się i być później dalej. To zwykłe, normalne jest po prostu. No trochę ciśnienie słabe jest. No taki film nagrałem, to już nic nie będę mówił i serdecznie dziękuję tobie, że mogłem coś na ten temat powiedzieć. No, fajny film, fajne, ciekawe takie. Dobra, na razie. I dziękuję tobie, że po prostu, no, w jaki sposób ufa. Sama widzi, rozmawiała, że jest normalnie spokojnie, a nie po prostu coś nie tak. No, pozdrawiam.